Nie jest tak, że się realizuje tylko swój własny plan i cały świat zamiera w oczekiwaniu i czeka na to, co my zrobimy, co my powiemy. Głównie udziałem w akcji politycznej naszym jest permanentny niedoczas, z tym związana frustracja, rolowanie uciekającego dywanika i ogólny natłok nawałów. Ale z etatu reżysera gawędziarza jakiś czas temu już, może nie nieodwołalnie, bo może jakiś powrót do życia filmowego jeszcze się zdarzy, ale przeszedłem do kategorii politykującego polityka. Od kiedy wybraliście nas, konfederatów, wybraliście nas państwo dostatecznie licznie, żebyśmy w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej mogli utworzyć koło Konfederacja. Mówię nas, mam na myśli narodowców, wolnościowców, katolików tradycjonalistów, katolików patriotów, kontrrewolucjonistów. Wybraliście nas państwo akurat tylu, żebyśmy utworzyli koło, ale żebyśmy nie mogli utworzyć klubu, żeby nam się od razu w głowach nie poprzewracało. Jaka jest różnica? No taka, że 11 posłów, kółko graniaste, nie ma inicjatywy samodzielnej ustawodawczej, nie ma wejścia do niektórych komisji sejmowych, w tym najfajniejszych, takich jak Komisja Spec-Służb, gdzie o jakichś poważnych naprawdę sprawach, a nie o Michałkach od czasu do czasu jest mowa, albo też Komisja do Spraw Unii Europejskiej jest przed nami zamknięta, a tam mówi się o prawdziwych pieniądzach i to dzisiaj akurat, dziś, wczoraj, po tym jak rząd zakomunikował nam w swoim pojęciu najlepsze wiadomości po ostatnim szczycie Unii Europejskiej, a w naszym pojęciu zakomunikował nam o zdradzie, która się dokonała, no to to jest problemem, że nie ma nas i nie będzie w tej Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Nie mamy też możliwości nawet tak banalnych, jak uczestnictwo w zadawaniu pytań bieżących, bo na to jest parytet. No i wyliczono nam parytet na początku tej kadencji, że koło Konfederacja będzie mogło w tej kadencji zadać pytań bieżących zero okrągło. Zero. Więc jak wchodzą na trybunę posłowie i tam czyta wicemarszałek, że teraz pytania bieżące, to nas tam nie ma, nie dlatego, że się lenimy, tylko dlatego, że parytet jest zero. I szanowni państwo, jeśli z drugiej strony cokolwiek z tego, co robimy, uznajecie za pożyteczne, jeśli troszkę było już z tego śmiechu, a troszkę i powagi, i jeśli chcielibyście, żeby się to nie zmarnowało, jeśli chcielibyście, żeby to szło dalej, no to teraz jest taki moment, w którym powinniśmy sobie to wyraźnie powiedzieć, że nie będzie szło dalej i nie będzie rosło, a co nie rośnie, to więdnie, jeżeli państwo sami nie wejdziecie do tej akcji. My robimy z igły widły, struktury Ruchu Narodowego Wolności Korwina i Korony, tak to w skrócie nazywamy, a rozwinięcie formalne Konfederacja Korony Polskiej. Dwoimy się i troimy, ale niedostatek rąk do pracy rzuca się w oczy bardzo szybko. I ta tura po 41 okręgach wyborczych, bo tyle mamy dziś w Polsce, ta tura temu właśnie ma służyć, żeby się wzmocnić, rozszerzyć, żeby się lepiej poznać, z kim się już znamy, żeby poznać nowych ludzi, rodaków, Polaków, bliźnich i żeby w Konfederacji Korona podniosła swoją zdolność bojową na wyższy poziom. Jakie jest miejsce Korony w Konfederacji pomiędzy Ruchem Narodowym a Wolnością Korwina? W naszym pojęciu, ale też mam od czasu do czasu takie miłe tego sygnały, potwierdzenia. Korona odgrywa rolę
łącznika, mediatora, stabilizatora tego układu. Jest to układ bardzo prosty, ale nie taki oczywisty. Wcześniej przez pokolenia w polityce post-PRL-owskiej, bo to już 30 lat, to już pokolenia, nie było takiego precedensu, nie było takich doświadczeń. Były różne wielkie wysiłki, wielkie zjednoczenia prawicy, ale w praktyce zawsze się to jakoś posypało, zawsze wylądowało w rowie i tego mamy różne smutne relikty ciągle jeszcze widoczne na scenie politycznej. I myśmy ponad półtora roku temu dokonali takiego kopernikańskiego przewrotu, żeśmy zdecydowali nie zajmować się od razu jakimś wielkim zjednoczeniem, tylko przejść z marszu do praktycznego współdziałania. Zanim się zjednoczymy, zlejemy, utożsamimy, to najpierw coś zróbmy. I to działa, szanowni państwo. I to działa nad podziw efektywnie, no właśnie dlatego, żeśmy się wynurzyli ponad powierzchnię. Już nie sposób nie zauważyć Konfederacji w polskim życiu publicznym. Jeszcze właściwie do przedwczoraj obowiązywała w przestrzeni publicznej, w mediach zwłaszcza, doktryna przemilczenia i przekłamania wobec Konfederacji. No ale na finiszu kampanii prezydenckiej stało się już zupełnie jasne, że to, szanowni państwo, my nadajemy ton, ponieważ nasz kandydat indywidualnie, Krzysztof Bosak, a cała Konfederacja drużynowo, podyktowaliśmy, jak się okazało, agendę wyborczą naszym kontrkandydatom. W ostatnim tygodniu, dwóch tygodniach, zauważcie, zaczęli się oni na wyścigi odnosić do tego, co wcześniej Konfederacja starała się wprowadzić do głównego nurtu życia publicznego. Rafał Trzaskowski zgłosił się na Marsz Niepodległości. Andrzej Duda zdystansował się względem pomysłu przymusu szczepień. Obydwaj ogłosili się zwolennikami niskich podatków. Brawo. Co tam jeszcze? Obydwaj zdystansowali się względem konceptu adopcji przez pary dewiantów. No i ostatniego dnia przed zapadnięciem ciszy wyborczej, kropka nad i, wisienka na torcie, na pasku w TVP Dezinfo wjechało słowo na rzet, czy Trzaskowski odda pieniądze Żydom. Niesłychane, bo wcześniej przez lata, przez dekady obowiązywała wersja, że nie ma żadnych roszczeń żydowskich. I to, rzecz jasna, nie wyłącznie, ale w znacznej mierze, nieskromnie, tak twierdzę, Konfederacja tym, że się włamała na scenę polityczną, na tym zaważyła, że już dalsze przemilczenie tej kwestii uznali za niemożliwe nawet nasi kontrkandydaci. Oczywiście te ich wypowiedzi nie były szczere, nie rodzą żadnych konsekwencji prawnych i oczywiście teraz tym bardziej trzeba im patrzeć na ręce, no i czekać, jak tam się będą wywiązywać z tych zobowiązań, które pozaciągali. Ale wobec tego, chociaż kampania wyborcza skończona, no to właśnie teraz jest czas na włączenie się do akcji. To nie jest pora, kiedy polscy patrioci mają się odprężyć i zapaść w nirwanę na następne 3 lata. Teraz jest czas, żeby wystąpić tak poważnie, żeby za 3 lata to już nie kółko graniaste parlamentarne, ale żeby klub był w Sejmie i jeśli będzie jeszcze jakiś Sejm, jeśli w ogóle wszyscy to zdrowo przeżyjemy, czego sobie i państwu życzę, to co z kolei nas czeka, to co wymusi kryzys wewnętrzny i kryzys w stosunkach międzynarodowych,
kryzys o charakterze wojennym już w tej chwili, niewątpliwie. To się odbije i tutaj echem, i to podkreślam nie z chęci straszenia kogokolwiek taką mglistą wizją groźnej przyszłości, tylko po to, żebyście Państwo jako świadomi rodacy obywatele rozumieli, że nie będzie dobrze, bo władza sama już to mówi, że nie będzie dobrze. Myśmy się wiosną tego roku zadłużali miliard dziennie i to nie przejdzie bez echa. I to nie będzie tak, że gdzieś tam się wyzerują jakieś rachunki na kontach i zapomnimy o tym, co było. Nie. Dzień po wyborach Narodowy Bank Polski już wstępnie nas zaczął do tego przygotowywać. Ogłoszono, że inflacja większa, przyrost PKB mniejszy niż planowano. W obcych stolicach, mowa jest o nadciągającym kryzysie finansowym, najgorszym od czasu wojen XX wieku. I to nie my straszymy, tylko takie są okoliczności. Kryzys globalny, wojenny, nie wiadomo i nas o tym nie poinformują. Nie mamy gorącej linii ani do Białego Domu, ani na Kreml, więc dowiemy się po prostu razem z Państwem, dowiemy się, co się dzieje, ale z jednej strony zapowiedziany powrót mniemanej pandemii na jesień, zimę tego roku i sytuacja musi być bardzo poważna, skoro uznał za stosowne zakładać czarną maskę nawet prezydent Donald Trump. No, a z drugiej strony właśnie wybuchają elektrownie w Iranie, płoną statki w Zatoce Perskiej, Morze Południowochińskie. Jeżeli tam gdzieś walnie, to tutaj wyjdzie bokiem. Jeżeli nawet Europa Środkowa, o co się módlmy gorąco, jeśli nawet Europa Środkowa nie stanie się areną jakiejś wojennej prowokacji, jakichś Majdanów, czy jakiejś próby siłowej przesunięcia stref wpływów, co powtórzę, oby nie nastąpiło. Nie modlę się o wojnę powszechną ludów, bo uważam, że to, co najcenniejszego dla nas, to czas. Czas. Zyskanie na czasie i dobre wykorzystanie tego czasu. Ale jeśli by nawet tutaj nie miało to pójść na ostro, no to jeżeli tam gdzieś walnie, to tutaj mocarstwa będą miały luz do czynienia wzajemnych ustępstw, a zatem przesuwania stref wpływu. I to wszystko jest bardzo niebezpieczne. Mogę szerzej o tym opowiadać. Mam nadzieję, że przy kolejnych okazjach, bo jest to historia lasu, a im dalej w las, tym niemniej. Ale dziś chcę tylko powiedzieć, że to jest to lato 2020 roku. To jest właśnie być może darowany nam czas na to, żeby się poznać i zorganizować. To jest taka chwila flauty, ciszy na morzu. Wiatr historii na razie wieje gdzieś tam w górnych warstwach stratosfery. Teraz mamy czas, żeby się policzyć i podnieść naszą organizację na wyższy poziom. Ja zapraszam do korony. Ja zapraszam do korony, czyli formacji, która, co jest wielką gratką i to także jest precedens historyczny, nie występuje jako jakieś ekstremistyczne, skrajne skrzydło egzotycznych monarchistów, świeckich niegodnych, ale jednak katolików, którzy starają się trzymać pion cywilizacyjny, starają się pamiętać samemu i innym, dopomóc zrozumieć i nie zapomnieć, że bez Kościoła katolickiego, jakkolwiek opłakany może być dzisiaj stan Kościoła świętego w jego nieświętej ludzkiej, hierarchicznej postaci, jakkolwiek może nas to przyprawiać o rozpacz, to historycznie bez Kościoła katolickiego, historycznie i politycznie nie ma ani wolności, ani narodowości w nowoczesnym rozumieniu.
narodowości nieplemiennej, nietalmudycznej, która dzieli świat na naszych i nie naszych, i ci nie nasi są bydlętami, kandydatami na niewolników, ani nie byłoby wolności bez Kościoła katolickiego, wolności, która nie jest samowolą, która nie jest anarchią, która może być konstruktywnym elementem, motorem, siłą napędową rozwoju cywilizacyjnego. Nie byłoby cywilizacji łacińskiej bez Kościoła, który całkiem jeszcze niedawno posługiwał się tym językiem naszej cywilizacji, czyli łaciną. Korona zatem w Konfederacji stara się trzymać ten piór i być tym punktem odniesienia. Powtórzę, robią politykę świeccy, więc bez żadnych uzurpacji. To nie jest dla nas to hasło, na przykład tutaj ad majorem Dei gloriam, to jeszcze w pokoleniu mojego tatusia dzieci wpisywały na początek każdego zeszytu. Także i przedmiotów niereligijnych w szkole. To hasło jezuickie sprzed wieków, ono nie jest legitymacją, jakąś przepustką, ono jest zobowiązaniem. My to sobie tutaj wypisujemy, no właśnie, żeby nie zawieść, żeby robić dla sprawy polskiej i sprawy katolickiej, żeby robić, co robimy, w takim podwyższonym standardzie cywilizacyjnym. Konfederacja. Ta duża nasza konfederacja, a z czasem, mam nadzieję, wielka, potężna, Konfederacja Wolność i Niepodległość, tworzona przez Ruch Narodowy Wolność Korwina i Koronę, jest organizacją, która zachowuje specyfikę, charakter odrębny każdej z naszych formacji. I wejście do Konfederacji nie skutkuje zwinięciem naszych szyldów, chorągiewek. Nie, wręcz przeciwnie, jeszcze wyżej, jeszcze bardziej dumnie możemy je wznieść, właśnie mając świadomość, że dzięki temu współdziałaniu kilku organizacji osiągamy efekty, nie wyzbywając się swojej tożsamości. Teraz poproszę Włodzimierza Skalika, no to żeby powiedział, jak to jest z tą koroną. Ja jeszcze tylko zanim on tutaj chwyci za mikrofon, to ja tylko powiem, że myśmy zwlekali z tą akcją, z tym objazdem, świadomie, po to, żeby nie tworzyć szumów informacyjnych w tych kampaniach wyborczych, które się nie kończyły. Zaczęły się w 2019, dla nas tu właśnie przybyłych, zaczęły się jeszcze w Gdańsku, mieliśmy tam taki poligon wyborczy, taką prekampanię, bo na skutek pewnych strasznych wydarzeń zaistniał tam wakat na stanowisku prezydenta miasta. No i to była udana kampania, po pierwsze dlatego, że udało się skutecznie do niej wejść, błyskawicznie zebrać podpisy w ilości, co do której inni nawet życzliwi prorokowali, że to będzie zupełnie niemożliwe. No i został tam osiągnięty wynik, który wyniósł Konfederację z kategorii jakiegoś planktonu, marginesu, została odczarowana ta bariera paroprocentowa, bo tam wynik był dwucyfrowy. Oczywiście specyfika tej sytuacji miała znaczenie, no ale dzięki temu już słabiej działał ten stygmat głosu zmarnowanego. Już na wiosnę słabiej działał, chociaż jeszcze nie przeskoczyliśmy poprzeczki w wyborach eurokołchozowych. Jesienią udało się to dzięki ruchowi Pilnych Wyborów, między innymi dzięki temu również, że ta wiosenna akcja wyborcza służyła też selekcji. Okazało się, kto z nami zostaje w Konfederacji, a kto się obraził, trzaska drzwiami i chce, żeby one z futryną wyleciały po to, żebyśmy od przeciągu się zaziębili, najlepiej śmiertelnie, bo były takie
przypadki, więc nastąpiła taka naturalna selekcja i oto kadrowo już sprecyzowana Konfederacja poszła do wyborów jesiennych, koło parlamentarne, no a potem prawybory prezydenckie, a potem wybory prezydenckie i to wybory prezydenckie z takim bonusem, że prolongata tej akcji, ona się wydłużyła. I teraz dopiero po ogłoszeniu wyników drugiej tury wyborów prezydenckich mamy ten czas, kiedy możemy do Państwa przybyć i nie martwić się, że rozpościerając tutaj znaki Konfederacji Korony Polskiej, zapraszając do korony, że wprowadzimy jakiś niepokój, który byłby jeszcze przed miesiącem, prawda, że tu kampania prezydencka, tu kandydat Konfederacji, a tu jakieś zaproszenie do takiej skonkretyzowanej, elitarnej partii. Teraz mamy ten problem z głowy, wykorzystujemy lato 2020, żeby wzmacniać i rozszerzać nasze struktury.